Witam Cię, Doroto. Nie wiem, czy to Twój kosmogram i że ascendent masz w Skorpionie, jeżeli pamiętam. Ja nie chcę wymieniać, to jest 13, chyba 10, jeżeli dobrze pamiętam. Nie podam dalej daty, bo po co. Jeżeli to Ty, to faktycznie masz rację, ale to dlatego, że masz ten ascendent Skorpiona. To dlatego lubisz być sama. I też dlatego, że nie znosisz towarzystwa. Nie znosisz, spowodowane jest to. Akurat robiłem przed chwilą ten film, masz taką charakterystykę człowieka z podznaku koziorożca. Ale teraz to jest nie... za kwadrans czwarta dnia 31 marca 2019 roku. To nie znaczy, że nie lubisz towarzystwa, jakby to. Tylko lubisz być samotna, a to samotność jest spowodowana tym, że jesteś autorytetem sama dla siebie. Po prostu nieładnie to powiedziane przeze mnie, ale nie spotykałaś jeszcze ludzi, którzy odpowiadają twojej... trafiasz na ludzi, którzy są. Smutne to jest przerażające, wiesz, z punktu widzenia takiego, że nie masz jakby autorytetu, bo to nie chodzi o to, że nie masz autorytetu, tylko nie masz współczesnych autorytetów, nie możesz oprzeć, bo każdy, powiedzmy, że cię zdradził, albo zrobił z siebie jakieś tam pajaca, tak, albo mu taki długi nosek wyrósł, albo jeszcze w założeniu próbuje grzebać pod twoimi nóżkami. A propos tego telefonu, to 609 230 619. Jakbyś weszła na blog a Zborowiecki, to w kontaktach jest. Dzwoń, 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 bo bardzo mi miło, jak tobie robiłem jakiś tam kosmogram, a coś ci się nie zgadza, to natychmiast dzwoń, bo tego nie lubię, żeby się nie zgadzało, a jeżeli, to czekam na twój... Nie pamiętam twojego hasła, bo mogłeś zupełnie inaczej to zrobić, nazwać, ale proszę cię, dzwoń, 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 dzwoń. I bardzo mi miło, że tutaj napisałaś, a na niektórych filmach jest, wiesz, o telefonie, telefon, także spokojnie. Ja go już dzisiaj puszczam, także nie czekam w kolejce, tylko za chwilę go puszczę i czekam. A to, że odpowiem tak, wszystkie wagi lubią partnera, weź zobacz, jeżeli ty nie lubisz partnera, to jesteś w tej grupie, przypuśćmy 100 wag, to zaledwie 5 będzie miała taka, ale to są bardzo przykre doświadczenia, albo chyba, że takie są sytuowane, tak jak u ciebie, tak jak słońce, że akurat jesteś taką osobą, że a co mi tam, kto mi tutaj podskoczy, nie ma mądrzejszych ode mnie. Nie, nie, to jest bardzo nieładnie powiedziane, ale w założeniu trafiasz na po prostu osoby. No tak jest, zdarza się tak. Czasami się tak zdarza. Ja powiem ci, że nie chcę tam się chwalić, ale bardzo bliski jestem twojemu podejściu do życia. Chociaż nie za bardzo, bo lubię bardzo i mam swoje autorytety, ale zawiodłem się na wielu i to powiem ci, że coraz bardziej. I z tym, że dzięki astrologii po prostu wiem, kto jest kim i dlaczego. I tutaj, czyli dokładnie astrologia nie pozwala zobaczyć, kto jest prawdziwym autorytetem. Tak, to jest fakt. I czasami nie pozwolę sobie, żeby było inaczej. I nie mylę się. To jest... No chyba, że jest godzina nie ta, albo data nie ta. To fakt, ale tak to nie.
Trzymaj się, powodzenia. Szybciutko puszczam ten film, żebyś miała automatycznie wszystko już po kolei. Cześć.